Ostatnie zawody tegorocznego lata, proszę Państwa, wkraczają w decydującą fazę, że rozpoczynamy drugą serię memoriału Mira Zografskiego po serii pierwszej Suidim Sami Norej. Najbliżej tego zwycięstwa, aczkolwiek no, o 2/10 za nim Jaka Ronder, o 8 Adolf Stalinsberg, o 2 punkty Hinkengbri, o 2,3 Jens Kaster, potem Jan Hartmann o 3,5. No tutaj naprawdę o zwycięstwo nie będzie absolutnie prosto Suidimowi Sami Norejowi. Jest tutaj kandydatów naprawdę wiele do zwycięstwa. Śmiało do Lasse Kalitsena, 8 zawodników może jeszcze zabrać ten awans, to zwycięstwo Sami Norejowi. A czy tak będzie? Przekonamy się nam mniej więcej za jakieś pół godzinki. Póki co będziemy rozpoczynać z tego pułapu znacznie niższego, przepraszam, czyli no niestety najniższy poziom drugiej serii prezentuje Jakub Panasewicz, czyli reprezentant Polski. Wprawdzie no to jest druga liga polskiej kadry, ale chcielibyśmy, żeby ta druga liga miała troszeczkę wyższy poziom. Zobaczymy, Jakub Panasewicz ruszył, no i teraz już bez żadnych tutaj nerwów można sobie skoczyć, może akurat będzie to dobry skok. Panasewicz, no niestety słabo. Niestety słabo, znacznie słabiej niż w serii pierwszej, 183 metry, 361 to jest jego nota, czyli... No jeżeli ktoś wybitny nie popsuje skoku w drugiej serii, to niestety nie będzie tutaj lepszego miejsca niż to 30 dla Kuby Panasewicza. Yokohoshi Yogonami, Japończyk. No, trudno powiedzieć, czy to jest druga liga japońska, czy pierwsza. W kadrze japońskiej totalne zmiany trenerskie. Trener Miyahira i trener Funaki zastąpili Haradę. No i będzie znacznie lepszy skok Yogonami'ego. Oj, świetna próba Yokohoshi Yogonami. 209,5 metra, no proszę, tutaj to jest moim zdaniem skok, który może nawet go tak mniej więcej podnieść do drugiej dziesiątki. No może Japończycy po tych zmianach i kadrowych, i trenerskich zimą przestaną prezentować się tak katastrofalnie, jak to miało miejsce latem tego roku i zimą poprzedniego roku, no i nawiążą do tego, co było w piątym letnim Pucharze Media, gdzie Kobe Kobe i Muche Harata skakali rewelacyjnie. Teraz rewelacyjne lądowanie Yokohoshiego Yogonami'ego, no i troszeczkę mnie dziwi, że takie niskie noty otrzymał reprezentant kraju kwitnącej wiśni. No i tutaj różnica między Yogonami'em a Panasewiczem to jest aż 33,5 punktu, czyli no niestety to jest knockout reprezentanta Japonii. Ruslan Jamny, Ukrainiec. Jeden z dwóch Ukraińców, jeszcze później będzie skakał Adamus Mikolajskiewiczius. Jakbym miał obstawiać, to myślę, że drugie miejsce będzie zajmował po tym skoku. No i się nie pomylę. Nie pomylę się, bo próba podobna do tej serii pierwszej 200 metrów, czyli to jest zdecydowanie za mało, żeby pokonać Yogonami'ego i zdecydowanie za dużo, żeby przegrać z Jakubem Panasewiczem. O 22 Jamny przed reprezentantem Polski. Murat Brenner, reprezentant Szwajcarii. No myślę, że tutaj za chwileczkę będzie awans. Atak na miejsce pierwsze. Tak, ten pierwszy skok bardzo nieudany, teraz już znacznie lepiej to wygląda. No będzie świetna próba. Najdłuższa próba dzisiaj, ale niestety zakończona upadkiem. 228 metrów. No cóż. Nie jest to dzień Murata Brennera, ale nie jest to dzisiaj ogólny dzień zawodników, bo strasznie dużo tych upadków. Może lepiej było lądować na dwie nogi. Siódmy upadek już dzisiaj. No ale tak to jest w tej planicy. Nie po raz pierwszy coś takiego ma miejsce. Zobaczmy moment lądowania. Na pewno będzie standardowy błąd. Tak jest. No taki to już tutaj jeden upadek, który nas niczym nie zaskakuje. No i zobaczmy, bardzo się położył prosto. Jakby rozłożony na fotelu, na kanapie Murat Brenner. No i mimo wszystko oczywiście wyprzedza i Jamnego, i Panasewicza.
A teraz drugi z Ukraińców, Adamus Mikołajskiewicz, który będzie wyżej, czy Jamnem, czy Mikołajskiewicz. Jak Mikołajskiewicz skoczy na swoim poziomie, to oczywiście on będzie wyżej i wydaje się, że tak, będzie właśnie. No to będzie dobry skok, to będzie dobry skok. No, brawo, brawo, będziemy mieli zmianę lidera. 216,5 metra, zdecydowanie najdłuższy skok Adamusa tutaj podczas tego weekendu. Powetował troszeczkę wczorajsze słabe skoki. Ale i tak oczywiście my wiemy, że stać go na znacznie więcej. On śmiało potrafi skoczyć pod 230 metrów nawet, no ale tego lata forma nie była aż tak dobra, żeby takie odległości osiągać. Do zimy, do listopada na pewno jeszcze sobie znajdzie trochę czasu, żeby tą formę odbudować. Na pewno troszeczkę odpoczynku po tych zmaganiach letnich. Pewnie tam była przerwa między periodami, mieli troszeczkę wolnego, ale no cóż, tam to jest trochę mało. Riku Fika Antalainen, więc będziemy mieli na pewno teraz atak na pierwsze miejsce, na, no nawet na 15 wydaje mi się. Chociaż ja spóźnił troszeczkę Riku Fika Antalainen i to nie będzie udany skok tego zawodnika, chociaż walczy jak może. No, 220 metrów jest, nie, 219,5 metra. 18, 18,5, 18, tradycyjne niskie nuty przyznane reprezentantowi Finlandii, zwycięzcy letniego pucharu Mediamont sprzed roku. Teraz zobaczymy, dlaczego sędziowie byli tak negatywnie nastawieni do stylu prezentowanego przez Antalainena. No, moim zdaniem to nie było aż tak źle, ale to już się przyzwyczajono do tego, że jak jest Antalainen, to trzeba dać niskie noty. 411,2. W tym momencie na zdecydowane prowadzenie reprezentant Finlandii. No a teraz chyba największa niespodzianka serii pierwszej, czyli Krzysztof Śliuk awansował do drugiej serii reprezentant Kazachstanu. No i w pierwszej serii kapitalny skok 204 metry. Teraz jeżeli tyle skoczy, no to niestety spadnie w tej klasyfikacji. Ale tak czy siak, którego miejsca nie zajmie, to już świadczy o tym, że kolejny z Kazachów prezentuje naprawdę solidny poziom. To jest to Śliuk, troszeczkę w dół go ściąga, ale walczy o tę odległość jeszcze jak najbardziej może. No i proszę! I znowu dobry wynik. 207,5 metra. Co skok, to dalej. Noty po 18,5, czyli wyższe noty niż dostał Riku Pika Antalainen, a więc kolejna dobra próba tego zawodnika. No przecież na duży progres musiał zanotować ten zawodnik, bo przecież on, proszę Państwa, podczas drugiego pucharu Mediamont letniego, no skoczy, skakał tak fatalnie, że to 34 miejsce to była ostatnia lokata, gdy on spuścił Kazachstan z tego pucharu Mediamont. Musieli mieć rok przerwy. A teraz proszę, jak równy z równym rywalizuje Krzysztof Śliuk. No, wprawdzie myślę, że nie dostanie szans reprezentowania Kazachstanu zimą, no bo jednak Jurij Baranow tymi występami letnimi to już sobie zaklepał tą pozycję, ale do drużyny jak najbardziej na pewno tam kogoś wygryzie, bo są słabsi od niego zawodnicy. A teraz 23 po tej serii, Herme Negilda. No i to będzie dobry skok. Dobry skok Francuza. Bardzo dobry skok. No, Francuzom też rośnie kolejny silny gracz do kadry. 209 metrów. Więc naprawdę, naprawdę zapowiada to się naprawdę u niego świetnie. Świetnie. Trzecia lokata. No, drużyna francuska. Helveru, Kuzajmach Mavia, Mahir Negilda i Damian Berge to może być naprawdę silny gracz podczas siódmego pucharu Mediamont. W tym momencie przegrywa z Mikołajskiewiczusem i z Antalainenem, no ale jeżeli zimą popracuje jeszcze nad swoją formą, czyli trener De Sim dołoży wszelkich starań do jego występów, to naprawdę może być dużym wzmocnieniem kadry przepraszam, francuskiej. Teraz Włoch w powietrzu, Sawyer Lokero, bardzo wysoki pułap tego lotu. No i na dwie nogi ląduje, ale 212,5 to odległość. Odległość naprawdę solidna. 407, czyli przygrywa tylko z Riku Pika Antalainenem. Na teraz Jaka Debilak, ten pechowiec, ale zarazem też cyrkowiec, można powiedzieć,
po tych swoich wycinach w serii pierwszej, po tym upadku, gdy przejechał na jednej narcie. Teraz na pewno będzie chciał odległością zrobić wrażenie, a nie popisami. Troszeczkę zbyt pasywnie po wyjściu z progu, chociaż wysokość ma naprawdę dobrą. No daleko, ale nie aż tak, na ile on tutaj jest w stanie skoczyć. 220,5 metra, 420,9. Dalej skoczył Murat Brenner, bo aż 228, no ale jak wiemy, on swojego skoku nie ustał. A więc po 10 zawodnikach na prowadzeniu Jaka de Vilak przed Riku Pika, Antalainenem, Lokero, Mikołaj Skiewiczus, Negilda, Śliuk, Ogonawi, Brenner, Jamny i Jakub Panasewicz. To jest dziesiątka, zdecydowanie najsłabszy Jakub Panasewicz. Pozostali wszyscy skoczyli ponad 200 metrów. Panasewicz obydwu skokach tych 200 metrów nie osiągnął. Pierwszy był bardzo blisko, 199,5, no już bliżej się nie dało, ale jednak zabrakło, jednak tej dwójki przy jego nazwisku ciągle nie ma. Z Discus Mlynar Skiewiczius. Słaby występ, to nie można ukrywać tego. Kankan na trybuna, więc pewnie Putinow się cieszy, a Mlynar Skiewiczius znowu podobny skok do tego z serii pierwszej, nawet dużo słabszy, 202,5 metra, 397,8, no i te skoki absolutnie nie robią na nikim wrażenia, jeżeli tak będzie skakał w siódmym pucharze Media Mod, no bo wszystko wskazuje na to, że on dostanie szansę w końcu startowania, no bo jednak dwa miejsca zrobili sobie reprezentanci Kataru, Kalis Centopewniak, poza tym chyba Mlynar Skiewiczius, no i trzecie miejsce to Nurmsalu lub Branner Jedberg Off, ale to też jeszcze kwestia dyskusyjna, wszystko jeszcze wyjdzie na treningach zimowych. Teraz Józef Ręciw też ma godnego rywala, Castella wygryźć z tego pierwszego miejsca będzie bardzo ciężko. No ale takimi skokami... Oj, dobrze, że ustał, bo tam już było niebezpiecznie na koniec. Takimi skokami można troszeczkę Castella postraszyć, aczkolwiek to jeszcze nie jest poziom, którym można straszyć jak najbardziej, ale pokonywać raczej chyba jeszcze nie. To widzimy Castell 225 w serii pierwszej, ale to też, tak jak mówimy, zima wszystko zweryfikuje. Anders Hurtado Basefuck, lokata 18. W tej Norwegii też się zacięło. Basefuck to bardzo równy zawodnik, no ale... Tylko można Basefuck, powiem szczerze. Siódmy czy ósmy już upadek dzisiaj. Mówię też, że one były niegroźne. Jedyny groźny był w kwalifikacjach i to niestety z udziałem Polaka. Nadal żadnych wieści z Władysławem z Rosaklatki, na pewno są problemy z kręgami szyjnymi. Tym razem prawa narta nie wytrzymała. Prawa noga właściwie. A więc w dół Anders Hurtado Basefuck na miejsce 11. Na 13 skoków dał upadki w drugiej serii. A teraz Gregor Kremensen. No tak, w tych konkursach towarzyskich te lokaty najniższe, te lokaty po środku wielkich emocji w nas nie wzbudzają, no bo zawodnicy o nic nie walczą jednak. Kremensen ląduje 203 metry, 18,5, 18,5, 19, 404,3 to jest jego nota, czyli za Lokero, Pika Antalainenem, Ręcifem i Debilakiem. A wcisnął się taką lukę między Lokero a Mikołaj Skiewiczusem. Rigorifico, 16 lokata, czyli kończy pierwszą część serii drugiej. Bardzo dobry skok w serii pierwszej, 212 metrów. Dobrze też leci w drugiej serii, to też będzie dobry skok. Krótszy, ale również dobry. Ładnie wylądowane, co najważniejsze, 205,5 metra. Noty po 19, czwarte miejsce, czyli przegrywa tylko z Antalainenem, Ręcifem i Debilakiem. Przed Lokero jest na najwyższą notę z tych, którzy nie przekroczyli 410.
No ale do prowadzącego debilaka strata jest jednak duża, więc 15 zawodników za nami, połowa już skoczyła. Teraz Arne Karneral, nie ma jakiegoś wysoko powieszonej poprzeczki, żeby być najlepszym z Norwegów. No ale skok będzie słaby. Chyba drugi, który, no jednak przekroczy chyba 200, a minimalnie, ale przekroczy. Nie, 196,5, czyli Panasewicz nie jest odosobniony, no ale jednak w pierwszej serii Karneral wyraźnie te 200 przekroczył. No i w tym momencie, proszę Państwa, lokata 11, nawet za Krzysztofem Szliukiem, czyli... czyli tutaj naprawdę występ Norwegów po raz kolejny w tym sezonie bardzo, bardzo poniżej oczekiwań. Joe Matt. No to dla niego takie przetarcie jedyne podczas tego lata. Będzie próbował przeskoczyć teraz debilaka i chyba mu się to uda. Tak jest, spokojnie wylądowane. 222,5 metra. Noty takie na dobrym poziomie, stabilnym, 19, 18,5. Myślę, że zimą oczywiście Joe Matt będzie walczył z całych sił, żeby obronić ten Mediamont. Na pewno jest w stanie, widać, że nawet podczas tej formy letniej jest groźnym zawodnikiem. I chyba tutaj nie chcę prorokować, ale wydaje mi się, że do dziesiątki po tym skoku Joe Matt powinien wejść. Teraz Onhet Irkutsk, bardzo wysoko po serii pierwszej, 215,5 metra. Rosjanin teraz musi tak z przytupem przypieczętować ten dobry sezon letni. Czy mu się to uda? A z problemami, no niestety nie uda mu się to. Chociaż walczy o tę odległość, walczy, no nie tak tragicznie, chociaż znacznie słabiej niż w serii pierwszej. 205 metrów, o 10,5 bliżej. 411,6 to jest wynik Onheda Irkucka. Czyli no, ostatecznie nie jest tak tragicznie, spada tylko za Rencifa, Debilaka i Mata. A przed sobą ma na przykład Linku Pika Antalainera. Wprawdzie tylko 0,4, ale jednak. Wprawdzie Antalainen miał upadek, ale jednak Irkutsk jest przed nim i tutaj za tydzień nikt nie będzie pamiętał, czy Antalainen miał upadek, czy nie, tylko będą patrzeć na tabelę i widzieć, że Irkutsk jest przed Finem. Matthew Mirror Młynowy, po wczorajszych tutaj jego popisach, troszeczkę poniżej oczekiwań, skok w serii pierwszej. No a w drugiej serii też będzie poniżej oczekiwań, chyba jeszcze słabiej niż w pierwszej. Spiął się na drużynówkę, a tutaj indywidualnie jednak znacznie słabiej. 205 metrów, 17,5, 17,5, 17,5, 409,2 i to jest, proszę Państwa, dopiero miejsce szóste, więc on też jest za Onhedem Irkuckiem. A za chwileczkę kolejny Finn, ten, który wczoraj w drużynie był najlepszy. No są tacy, którzy się spinają na drużynówkę, indywidualnie idzie im słabiej. I Fokty jest przykładem takiego zawodnika. Chociaż teraz powinno być bardzo dobrze. Będziemy chyba mieli zmianę lidera, Filipa Vogt. Tak jest! Oj, zadrżałem tam na moment, bo te narty mu tam nie za bardzo chciało na koniec współpracować. Ale jednak skok naprawdę dobry, 223,5 metra. No spokojnie, za chwileczkę tylko zobaczymy to lądowanie, które było jedynym momentem do poprawy, ale sędziowie po raz kolejny Austriaków traktują, zobaczmy, o tutaj, traktują z takim troszeczkę przymrużeniem oka, bo noty po 19,5 i 20 na ten wynik, no proszę wybaczyć to, co ja teraz powiem, ale nie są sprawiedliwe po prostu, nie są sprawiedliwe. 441, jednak dzięki tym notom tutaj znacznie Joe Matta Filipa Vogt wyprzedza. I zostało, proszę Państwa, jeszcze 10 do zakończenia sezonu letniego. Helveru, Butansu, Kalissen, Kimchisenen, Hartmann, Kastel, Hengvri, Stalinsberg, Ronder i Saminore. Rozpoczyna Jerome Helveru, czyli
który stracił pozycję na rzecz Kuzajmacha Mavia Mahira, ale to chyba na jego też życzenie było, ale teraz zobaczmy, że Rom Helveru będzie bardzo daleko! Bardzo daleko, ale no znowu upadek. Znowu upadek, że Rom Helveru tutaj non-stop upada. To już jego trzeci upadek, dwa upadki na treningach, teraz upadek w zawodach. No musi poprawić kondycję swoich nóg, no bo nie można tak często upadać. Przydałoby się troszeczkę siłowni, mi się wydaje, no bo tak często, zobaczmy. No noga prawa nie wytrzymuje. Musi koniecznie poćwiczyć na siłowni te mięśnie, umocnić, żeby one stabilniejsze były przy tych lądowaniach, no bo tak być nie może. Może się przydarzyć upadek 1, 2, 3 w sezonie, ale nie 3 w przeciągu 2 dni. Czwarte miejsce Jerome Helveru. Jansen Butansu 9. No i myślę, że tak jak przez cały weekend około 220 metrów powinien Butansu lądować. No, chociaż teraz trochę problemu przy lądowaniu, ale... No tak jak mówiłem, 219, 220, podobna odległość, 216, ciut bliżej. Ale na równym poziomie skacze Butansu, tam między tą linią 215, 220 metra. Tym razem też tak wylądował, przegrał z Matem, przegrał z Wogtem. A teraz, proszę Państwa, chyba będziemy już rozpoczynać walkę o zwycięstwo, no bo tutaj jest ta różnica między Kadissenem a prowadzącym po pierwszej serii Sami Norejem 5 i 4, czyli jak najbardziej to jest wszystko do odrobienia, więc jeżeli teraz Kadissen skoczy bardzo daleko, to ma szansę jeszcze te zawody wygrać. Ruszył Katarczyk. Pasywnie przy wyjściu z progu, ale będzie walczył o te metry jak tylko może Kadissen. Ale nie, chyba nie będzie prowadził w tym momencie. Drugi 220,5 metra, a więc z Wogtem po tej próbie będzie przegrywał. 438,5 to jest oczywiście bardzo dobry wynik. Ale 1,6, czyli metr z delikatnym okładem Kadissen z Wogtem przegrywa. W pierwszej serii Kadissen skoczył 5 metrów dalej. Drugi 3 krócej, ale jednak notami Filipe Vogt tutaj pokonuje zwycięzcę 5. Pucharu Mediamont i 6. letniego Pucharu Mediamont. Teraz Jarko Kimchasenem. Ja przypomniał sobie, jak skakać, bo i w kwalifikacjach, i tutaj w zawodach skoczył dobrze. Może potrzeba mu trochę czasu, żeby się odbudować. Teraz Jarko Kimchasen chyba trafił dobrze, no ale nie, tym razem skoczył tak jak wczoraj. Tym razem schodził tak jak wczoraj, 203,5 metra. Czegoś zabrakło. Czegoś zabrakło reprezentantowi Finlandii. No i brakuje w tym momencie przede wszystkim punktów. 419,2. To wyraźna strata. Za Helveru, za Debilakiem, za Butansu, za Matem Kadissenem i za Wogtem. A więc najgorzej Kimchasenem będzie 13. No i Jan Hartmann. To już było powiedziane setki razy, ale rekordzista świata pod względem długości lotu skoczy tutaj 235 metrów. No dzisiaj tego nie skoczy. Problemem po wyjściu z progu, to nie będzie dobra próba Jana Hartmana. To nie będzie dobry skok, chociaż wyciągnął, jest pierwszy. 223, no wydawało się, że chyba nie będzie dobrze, bo zaraz zobaczymy na powtórce. Zobaczmy. O, tu jak mu postawiło narty. Za późno się ułożył, no ale jednak znajomość tutaj skoczni, czucie powietrza sprawiło, że, a i takie noszenie na dosyć dobre, że jednak wybronił te pierwsze miejsce w tym momencie dla siebie. No i lądowanie też bardzo dobre. 223, 445 i 4, o 5 i 3 wyprzedza Filipe Vogta. Zostało jeszcze 5. Jens Kaster, Hilken Gry, Adolf Stalinsberg, Jaka Rondel i Suylim Saminory. Kaster musi pokazać, dlaczego warto na niego postawić zimą. Jakby trochę spóźnił. Ale walczy jak może Jens Kaster! Czy to wystarczy?
Ten jednak nie! 223,5, 444 i 2. Nie wystarcza to, żeby pokonać Jana Hartmana, więc Hartman co najmniej piąty, Jens Kastel szósty. No ale równie dobrze może być Kastel drugi, a Hartman pierwszy, więc tutaj jeszcze wszystko jest możliwe. Kastel stał w zawodach trochę słabiej niż na treningach. Brakuje tych metrów. Ładnie wylądował. Jak go ocenili sędziowie, no skoczył znacznie lepiej niż na przykład skaczący wcześniej Filipe Wong, który miał problemy przy lądowaniu, ale dostał od każdego z sędziów po 1,5 punktu, nawet od jednego, dwa mniej. Czyli na samych notach tutaj stracił 6 punktów, więc doliczy mu 6 punktów i ma 450, czyli wyraźnie wyprzedzał Jana Hartmana. No. Hinkeng Vri. Bardzo sympatyczny Koreańczyk. I skaczący bardzo równo na tych obiektach mamuci. I znowu będzie dobrze. Nie ma możliwości, żeby było źle. Będziemy mieli zmianę lidera. Hinkeng Vri! Pięknie wylądowany, spokojny skok. 226,5 metra. Ma, no tutaj. Mamut to jest jego raj. Jego raj. Więc już jest blisko podium. Wystarczy jeden skoczy słabiej od niego. Zimą w poprzednim sezonie pierwszy i trzeci tutaj. Teraz też ma szansę stanąć na podium. Zobaczmy. No, jak pięknie wylądowane. Może nie było to lądowanie idealne, ale bardzo dobre. I noty po 19. 19,5. 452,1 i wyraźnie prowadzi. Wyraźnie prowadzi o 6,7 Hinkeng Vri przed Janem Hartmanem. A teraz Adolf Staringsberg, potem Jaka Ronder i Suylim Saminory, czyli już wiemy, że albo Koreańczyk, albo Austriak, albo Słoweniec, albo Litwin wygra ten Memoriał Mira Zografskiego. Staringsberg. Wczoraj niesamowicie zawalił drugi skok, a jak będzie dzisiaj? Wysoko leci, czy dofrunie tam, gdzie ma wylądować? Ląduje, ale na dwie nogi, czy będzie pierwszy? Nie, nie. 228 metrów, ale na dwie nogi lądował. Wiedział, że nie będzie łatwe to lądowanie. Może nie czuł się tak pewny w powietrzu. Może nie czuł się tak pewny na swoich nogach. Wiedział, że może nie mają już tej siły jak na początku sezonu. Nie zaryzykował tym razem. Może i słusznie, może i słusznie, no bo jakbym miał upaść, to byłby nisko, tak przynajmniej. Jest na drugim, 447,6. Czyli Vri na podium. Vri na podium i teraz ostatnia nadzieja Słoweńców. Ostatnia nadzieja Słoweńców. Będą mieli Hartmana najgorzej na miejscu piątym, no i być może Jaka Rondera nawet na miejscu pierwszym. Ruszył i zobaczmy, czy będą mieli Słoweńcy zwycięzcę. Nisko leci Jaka Ronder. Ale czy wystarczy to? Nie wystarcza, proszę Państwa. 226 metrów o 30. O 30. Ronder przegrywa tutaj z reprezentantem Korei. Aj się porobiło. 30. Minimalna różnica. Ale jednak Koreańczyk. Czyli już co najmniej drugi, Hinkeng Vri. Ładne lądowanie Rondera, lepsze niż w przypadku Hinkeng Vri, a jak to było w notach, a notami słabiej oceniony. No, a nie, przepraszam, Hinkeng Vri miał 452,1, czyli o 1,3, a więc metr i 1/10. Hinkeng Vri wygrywa z Ronderem, czyli Vri i Ronder na podium. I kwestia tego, czy stanie Staringsberg. No gdyby Staringsberg wylądował telemarkiem, to on byłby w tym momencie na pierwszym miejscu. Nie zaryzykował, a teraz Suylim Saminorej. Ostatni skok tego lata. I czy po zwycięstwo? Chyba trafił dobrze Suylim Saminorej. To będzie odległy skok Saminorej. Ależ leci niesamowicie! I nie ustał tego! 230,5 metra! Nieustane!
Nieustale, proszę państwa, ale szkoda. Ale szkoda. Myślę, że on mógł lądować na dwie nogi. Myślę, że akurat jemu by wystarczyło. Ale szkoda, Sami Noray zasłużył sobie tutaj na zwycięstwo, bo to był zdecydowanie najdłuższy skok, no ale mało brakowało, żeby to ustał, no bo dopiero po tym, już jak odjechał kawałek, dopiero upadł. Zobaczmy. Tutaj było ustane, jechał, ale rozjechało mu się te nogi. I niestety nie wygrał tego Suilim Sami Noray, spadł na 8 miejsce, tym samym dał zwycięstwo Koreańczykowi Hinkheng Wriowi. Ale szkoda. Jedyny skok ponad 230 metrów. Zobaczmy, jak wysoko leciał Suilim Sami Noray. Najładniejszy skok dzisiejszego dnia, no ale niestety nogi nie chciał tutaj współpracować. A wydawało mi się, że ustanie ten skok, ale jednak na samym końcu nie dał rady. Szkoda, no ale cóż zrobić, więc w tej sytuacji już wiemy, że zwycięzcą tego memoriału, proszę państwa, Hinkheng Wri, reprezentant Korei, po raz trzeci z rzędu podczas zawodów w Planicy staje na podium. Przypomnijmy, najpierw zwycięstwo w szóstym Pucharze Mediamond, potem trzecie miejsce w szóstym Pucharze Mediamond i teraz pierwsze miejsce podczas memoriału Mira Zografskiego. Na drugim miejscu Jaka Ronder, na trzecim Adolf Stalinsberg, Jan Hartmann na miejscu czwartym. No i teraz możemy tego Stalinsberga troszeczkę rozgrzeszyć, no bo nie czuł się może na siłach. Jakby lądował na dwie nogi, jakby lądował telemarkiem, to pewnie by go na podium nie było, bo pewnie by tego nie ustał, a tak na dwie nogi i udało mu się wygrać. Gdyby tutaj natomiast Jerome Helverud, doliczyć mu załóżmy te 20 punktów, które stracił, 20, nie Jerome Helverud, tylko Suilim Sami Noray 21, miałby 400, no to by wygrał te zawody. Wygrałby te zawody, więc mógł sobie śmiało pozwolić na lądowanie na dwie nogi. Jakub Panasewicz na miejscu 30, wyraźnie najsłabszy z grona tych, którzy się zakwalifikowali do drugiej serii. Castel 5, Vogt 6, Kalisten 7, Sami Noray 8, Matt 9, Butansu 10. Proszę państwa, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o memoriał Mira Zografskiego. To by było na tyle, jeżeli chodzi o cały sezon letni. Kolejne konkursy latem w maju przyszłego roku. To będzie trzeci Gleichschaft Springen Tolerant, no jeszcze nawet nie wiemy, gdzie się on odbędzie. A na razie to jest, proszę państwa, tyle. Słyszymy się podczas Mediamond Last Minute, czyli pod koniec października, bądź na początku listopada. Na razie to tyle. Dziękujemy serdecznie za ten weekend. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia, do zobaczenia, do zimy. Kłaniam się nisko. Marek Rudziński.